tak się jeździ po Grecji. Bez lampy, bez rejestracji, bez niczego. Normalnie się wsiada w samochód, który się ma już od 50 lat i się po prostu nim jeździ. Koniec. Nieważne jak wygląda, ważne, że jeszcze jeździ. Drzewo wozi. To jest wolna amerykanka. To mi się podoba. Pani nam zatankowała benzynkę, bo jesteśmy na stacji. Tutaj Toyota wygląda w ten sposób i tu będziemy płacić kartą. Jeszcze raz przypomnę, diesel euro 50, 95 euro 83 grubo. Taka stacja troszkę stara, ale paliwo mają. Ładnie tu jest parz, tak sobie siedzisz i od razu widzisz morze tak blisko. No. How much? Ale Toyota nie za co? W sumie jest jakaś restauracja, ale może znajdziemy jeszcze jakąś ładniejszą. W tych pięknych zakątkach greckiego Rodos. For me some fish. What's, yes. What's that? Red mallet. Red mallet. Very good. Very good. Like that, fried or green. Tutaj sobie wybieracie co chcecie jeść. Takie lobstery na przykład. Przed chwilą pan go wyciągnął z tego, się czepał jak... It's enough. Yes. Okay. One piece is enough, okay. Yes. Oh. And for child, fish child fillet. Small piece of fillet. Small piece of fillet. Fish fillet. O, tam patrz, jakieś tam jest jakieś zwierzę, po. Co tam jest za zwierzę? Tego nie widziałem. Widziałam, ale nie wiem. Oh my god. Tu jest oktopusik, ale ja odkąd się strułem oktopusem, to już nie jadam oktopusów. I wziąłem sobie takie dwie czerwone krewetki i dwie takie czarne krewetki. Te są mega wielkie. Pan tutaj od razu waży na wadze. Wypisał mi od razu ceny. Yes, it's okay. Yes, okay, okay. No, no, no. It's okay. A ty co bierzesz tą? Ja pierdzielę. Od razu na talerz, na wagę, do kuchni. Śmiesznie. Full wypas. Z takim widoczkiem tu od razu przy morzu. No fajnie, fajnie. Tam jakoś, tam jest tak jakoś, że tam stają autobusy, wszyscy turyści, tam jakoś więcej jest tych ludzi niż tu koło nas, ale tu może być tak bardziej wiejsko. Może być tam tak... nie jest, tak może iść na ilość, a nie na jakość. No właśnie, no właśnie. Tutaj albo jest tak... wiesz, to jest taki, no pan... No wiesz, no taki lokalny bardziej, no tak, nie? No właśnie. A tam wiesz. Okej, okej, jest. Emi! Chodź, najpierw zobaczymy, gdzie będziemy siedzieć. Pan nas tutaj zaprowadzi gdzieś. Weźmiemy sobie jakiś świeży soczek ze świeżych owoców. I tutaj na pewno takie są. Oho. Very nice. Beach. Darmowe leżaczki, jakby ktoś chciał. Yes, very good. Yes. O. I takie rzeczy tutaj są. Ładnie na przykład. A po pliro, jak to lasy kato? A, i chyba no. Salo, że pani zabrali to po pliro. Nie chcę się wychodzić, bo jestem z beczona. Siedź sobie. No, nad polskim morzem jesteśmy. Co tu się dzieje? Kto się idzie tu pokąpać? Oh my god! Shut up, school. Oh my god! Gdzie my to jesteśmy? W Świnoujściu? Chyba w Świnoujściu! Żeśmy do Świnoujścia dojechali! Oh my god! Co ten pan tą łódką tutaj? Ej, on chyba nie pływa tą łódką tutaj, co? To chyba nie na te szerokie wody. Co tu się dzieje? No, rozgrzewkę sobie robi, bo jak zaraz tam wypłynie na te fale, to może go delikatnie zmieść. Co? Widać łapy żółwi? No bo tam były narysowane żółwie. Znaczy tam narysowane, zdjęcie żółwi.
Ja pierdzielę, ale dziwny klimat. Ale woda tutaj szaleje, masakra, jakie fale. Jak to się rozbija tutaj o te skały. Mega, tak groźnie. Taka woda, taka groźna bardzo ta woda. Grubo. Taka nieprzyjemna, ale kolory ma piękne. Tam taka czyściutka, taka niebieska. O, ale pięknie wygląda, ale taka nieprzyjemna. Ale tutaj jest masakra. Jo. Co tu się dzieje? Nie idź dalej, Jemusiu. No patrz, jak jesteśmy blisko takich ogromnych fal. Patrz, jak tam się kotłuje. Patrz. Nieźle, co? Nieźle. To jest kotłownia. To jest kotłownia jak nic. Parę metrów od nas. Chodź tutaj. Masakra. Jo. Ale czad. Chodź, bo się rozszalało za bardzo. Nieźle, co? Ale się rozszalało. No woda jest ciepła, właśnie bardzo ciepła. A tu takie fale ogromne. A jaki tutaj ładny piaseczek. Znaczy kamyczki. Jasny gwint. Ja pierdzielę. Ale moc, ogromna moc. Co tu się dzieje? Ale czad. Tak bliziutko, normalnie te fale są kilka metrów od nas. Fajna, akurat ciepła. Ale trzeba deskować.